Ja chciałem koniecznie zapytać, i to nie w moim imieniu, nie we własnym, ale myślę przede wszystkim w większości naszych mieszkańców. Proszę Państwa, naprawdę jest źle, jeżeli chodzi o fundusze zewnętrzne. Jedynym funduszem, z którego gmina Bogatynia może korzystać na dziś, jest EWT, ponieważ jest to fundusz niezależny ani od marszałka, ani od wojewody. Pieniądze są przydzielane zupełnie gdzie indziej. I teraz mam pytanie, jaka jest realna możliwość oddziaływania na to poprzez parlament, kancelarię prezydenta, aby wprowadzić rzetelną kontrolę dzielenia środków unijnych i kontrolę nad tym, jakie są rzeczywiste kryteria przydziału poszczególnych środków. Mi szczególnie leży na sercu program RPO, który tutaj w naszych realiach, w naszych warunkach mógłby być wielokrotnie wykorzystywany, a tak się nie dzieje. Nasze wnioski po prostu są z reguły odrzucone. Chcę odpowiedzieć, pan minister Duda również, tak? Odpowiadając na tak postawione pytanie, niestety odpowiedź brzmi jednozdaniowo. Trzeba wygrać wybory. I to wybrać wybory zarówno na poziomie sejmiku, jak i wybory na poziomie parlamentarnym.